Nie wiem, było widać, jak sobie dałem radę. No, na pewno jestem bardzo wdzięczny trenerom za to, że mi dali tą szansę. Tak naprawdę pracowałem na to od momentu, kiedy się pojawiłem w Czechach i mam nadzieję, że tych szans będzie więcej po prostu i będę starał się robić wszystko, żeby na nie zasłużyć, bo na pewno nic za darmo się nie dzieje. W tej chwili to jest 8 sezon, grałem, nawet i 9 sezon, grałem 6 lat w Porubie i teraz jest 3 rok w Witkowicach. Tak, tak jest. Przyjechał tata, wujek, kuzyn i kuzynka, których serdecznie pozdrawiam. Niestety mama i brat nie mogli, ponieważ mieli swoje mecze w tym trakcie. Tak, mama gra w hokeja w nowotarskim klubie hokejowym dziewczęcym. Nie, tylko z Alanem wymieniliśmy sobie parę wiadomości przed meczem, jak się dowiedział, że będę grał dzisiaj. A tak to raczej nie, raczej się każdy skupiał na meczu i tak tylko przy podawaniu sobie rąk sobie podziękowaliśmy za mecz. Tata, który był dzisiaj obecny, mnie przyprowadził, rok wcześniej przyprowadził mojego brata. No i tak na początku nie byłem przekonany, ale paru treningach już wiedziałem, co chcę w życiu robić i już wiedziałem, że to jest to, co mnie najbardziej cieszy i teraz robię wszystko po to, żeby to było tak naprawdę główną pracą w moim życiu. Bardzo. Super. Dziękujemy i życzymy powodzenia. Dziękuję.